Witajcie widzowie mojego kanału supergościu.pl. To kolejna z serii porównanie kultowych zabawek. Z tej strony wagonik bocniak z początków XIX wieku, czy tam środka, a tutaj samochód Mazda LX7 Sypkich i Wściekłych. Najpierw oglądnijmy detale. Zaczniemy od wagonika, który ma stosunkowo więcej detali. Tak, ten wagonik ma detale. Zajrzyjmy najpierw do jego wnętrza przez okna. Tak, bo nie będziemy rozbierać, tylko zerkać przez środek, przez okna. Mamy otwarte okno. Mamy zamknięte okno. Kolejne zamknięte okno, kolejne. Tutaj bajerek w postaci ubikacji. Tak, tam jest ubikacja. Mamy kolejne drzwi i okno, chociaż nie wiem, jak tam można było do łazienki wejść. Nie wiem. Ale się dowiem. Jeśli ktoś ma schematy tego wagonu, jak wygląda w środku, niech podeśle mi w linkach. Niech mi podlinkuje. Kolejna strona. Mamy klamki. Poręcze. Mamy napisy. O. I teraz przejdźmy do kolejnej, już współczesnej zabawki. Modelu. Jak to zwał, tak to zwał. Chociaż moja ciocia mówi zabawki. Mamy ponownie detale. Niektórym te naklejki odchodzą, mnie jeszcze się nie zdarzyło. Mamy całą masę detali porządnych, ładnych. Mamy opony, felgi. Tutaj trochę się światła nie są zgodne z oryginałem, ale to nic. No, i tak to się prezentuje. Piszcie w komentarzach, czy mam dobry pomysł zrobić takie zestawienie kultowych zabawek. Piszcie w komentarzach.